Kwarantanna dzień pierwszy. Cześć kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Kinia i mam dzisiaj okropny humor. Jestem po prostu bardzo smutna. Nie spałam prawie całą noc. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Kurde, nawet nie wiem, od czego ja mam zacząć. Jeżeli oglądacie mnie na Instagramie, tak nazywam się na Instagramie, bardzo zapraszam tych, którzy mnie nie oglądają. Moja mama pracuje w szpitalu, jest pielęgniarką. Ona ile już pracuje w szpitalu? 20 lat, nawet może trochę więcej. I teraz cała ta epidemia, cały ten wirus. Proszę. No i słuchajcie, no i moja mama poszła wczoraj na normalny dyżur. Wczoraj, czyli piątek, 13 marzec. Poszła na dzień od 7 do 19 na normalny dyżur, jak zawsze. No i oczywiście trafił się jakiś człowiek mądry, który z obawami koronawirusa poszedł normalnie do szpitala. Siedział przy ludziach, poszedł normalnie do szpitala i on mówi, o hej, poszedł na SOR, mówi, o hej, chyba mam koronawirusa. Czy jakoś tak to było? No nie wiem, po prostu słuchajcie, czy oni go przetransportowali jakoś, że on nie powiedział, kurde, nie umiem się naprawdę słowić, ale ten pan nie powiedział służbom, że miał kontakt z osobami, które miały podejrzenie tego koronawirusa, bo on ma syna, nie syna, tylko wnuka z Włoch czy coś takiego i miał z nim styczność. I nie powiedział ani karetce, chociaż nie jestem w stanie powiedzieć, czy karetka go przywoziła do szpitala, czy on sam przyszedł. I nie powiedział ani karetce, ani służbom, ani personelowi szpitala, że ma objawy koronawirusa, że miał styczność z osobą, która go może miała. Nic nie powiedział. I cały personel szpitala nic nie wiedział. Normalnie, tak jak zawsze, personel tak jak zawsze pomagał mu, każdym pacjentom pomagają, tak? No i dopiero potem gdzieś się okazało, że on jednak ma objawy wirusa i musiał zostać szybko przetransportowany do Olsztyna na oddział zakaźny, bo on już był naprawdę w takim stanie bardzo, bardzo krytycznym wręcz, bo moja mamusia mówiła, że oni go musieli reanimować, że jakiś tam zawał miał, to był starszy pan, więc wiadomo, jak starsze osoby przechodzą tego wirusa. No i go transportowali do Olsztyna od razu na wyniki, no i co się stało? No i oczywiście wszystkie osoby, które brały udział w reanimowaniu jego, czyli moja mama, jej koleżanki, lekarze jeszcze od wczoraj nie wyszli z dyżuru, są objęci kwarantanną. Mają oddzielny w ogóle oddział otwarty, tam, Boże, śnieg pada w ogóle, tam są izolowani, moja mama powinna być wczoraj o 19 w domu, mamy godzinę 12, następny dzień sobotę i dalej jej nie ma, mamy z nią kontakt oczywiście telefonicznie, wyniki miały być wczoraj w nocy, nie było tych wyników, ja nie spałam północy, bo się naprawdę martwiłam, się płakać chcę. Wyników wczoraj nie było, powinny być dzisiaj o 8, nie ma dalej, jest godzina 12, wyników dalej nie ma i czekają na wyniki tego pacjenta, wiecie, bo jakby, jeżeli się okaże, że ten pacjent jest chory na tego wirusa, to moja mama, przez to, że on nic nie powiedział, jest objęta, będzie objęta w tą kwarantanną 2-3 tygodniową, żeby zobaczyć, czy ona się zaraziła. A moja mama, jak mówiła, to on tam pluł parską, bo to był pacjent w ciężkim stanie, nic nie było wiadomo. Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to cały świat będzie zarażony, jak ludzie będą tak robić. Jest specjalna infolinia. Ten WHO, nie wiem, jak się czyta, no nie wiem, ta organizacja Ministerstwa Zdrowia zrobiło specjalną infolinię, specjalny numer, na które mają dzwonić osoby z objawami koronawirusa, jak macie kaszel. I nie wiem, wydaje wam się, że to jest koronawirus, to nie idźcie sobie do szpitala, tak o, mówię, o kurde, pójdę sobie, o, ty mam koronawirusa. Dzwońcie na tą infolinię, oni was wtedy po was przyjadą, nie będziecie musieli nic robić, oni po was przyjadą specjalną karetką, w specjalnych strojach, nie będziecie nikogo zarażać, a nie tak jak ten. I co? I teraz niewinni ludzie muszą przez niego cierpieć. No ja nie mówię, że on jest winny, ale jeżeli tak dalej pójdzie, to nie będzie wam miał kto ratować życia. Bo moja mama, jak i każda inna pielęgniarka, lekarzy i w ogóle, są w szpitalach od tego, żeby ratować komuś życie. A jeżeli będą przychodzić takie osoby jak ten pan i będą ich zarażać, to kto będzie ratował życie? Jak oni wszyscy, personel szpitala będzie pod kwarantanną, to kto wam będzie ratował życie? Nikt wam nie uratuje życia, jeżeli personel, który chce pomagać, będzie pod kwarantanną. Moja mama mówi, że kolejna już osoba przybyła, kiedy ona jest w izolacji
to na inny oddział przybyła kolejna osoba znowu z podejrzeniem koronawirusa i kolejną załogę, kolejny zespół, który się nią opiekował, a też nic nie powiedziała, jest znowu, musi być, wiecie, izolowany. To jest katastrofa. Ja jestem po prostu tak zła. Ja jestem z moją mamusią tak przywiązana. Nie wytrzymam bez niej 2 tygodnie. Dlatego, kurde, mówię, dobra, nagrywam codziennie przez tę kwarantannę vlogi, co się będzie działo, bo u mnie to na pewno się coś będzie ciekawego działo. Także jeżeli taki pomysł wam się podoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i będę was na bieżąco informowała, co się dzieje z moją mamą, co się dzieje u mnie w domu, co robię, jak to w ogóle działa. No i co? Bez zbędnego gadania, już powiedziałam wam to, co najważniejsze, żebyście po prostu wiedzieli, o co chodzi, bo będę na bieżąco teraz wam dawała informacje. Co dzisiaj robię? No kochani, nie wychodźmy z domu, jak nie musimy, jak to powiedzieli, ale też nie popadajmy w panikę. Nie popadajmy w panikę, że my w ogóle z domu nie wyjdziemy. Ja muszę dzisiaj iść na pocztę, bo mam awizo, muszę odebrać te awizo, bo nie wiem, co to przyszło kompletnie. Ale jeżeli przyszło, to chyba coś ważnego, nie? Tylko muszę zobaczyć, od której do której właśnie... O, jest. Wtorek, piątek... Nie. Poniedziałek, godzina 8.20. Wtorek, piątek, godzina 8.19. Są soboty nieczynne? A i zaraz zobaczymy na internecie, czy to w ogóle czynne, jeszcze oni tego zamknęli, czy nie. Dobra, ja sprawdzę, od której do której jest ta poczta. Dobra, poczta jest w sobotę zamknięta. Także sobie nie pójdę po przesyłeczkę. Muszę iść w poniedziałek, ale nie wiem, czy w poniedziałek nie będzie zamknięta z powodu tego wirusa, bo oni wszystko ponad zamykają, nie? Dobra, ja teraz muszę te brwi laminowane nawilżyć i je trzeba było nawilżyć olejkiem rycynowym czy czymś takim, ale kurde, wydawało mi się, że mam ten olejek, a go nie mam, więc wezmę maść arnikową. Słuchajcie, nie wiem, czy ta maść w ogóle coś pomoże, ale smarowałam nią usta, żeby się zagoiły, więc może... No nie wiem, to chyba chodzi po prostu, żeby te brwi były nawilżone, także włożę tą szczoteczkę tutaj. Kurde, ona jest brudna, muszę wziąć inną. Jezus Maria, no patrz ta, Boże Święci. Dobra. I co, chyba włożę tak to po prostu tu tą szczoteczkę. Czekajcie. I co? Jakoś takie rozczeszę to. O, no i patrzcie, są już nawilżone. Tak powiem, nie mogłam zrobić na pewno. Słuchajcie, jak zaraz napiszę do mojej domy, zadzwonię do mojej kosmetyczki i powiem, co zrobiłam, to powiem, mi o pieprzy. Aha, ale dobra. Dobra, myślę, że tak można zrobić. Ale nie jest to jest ta maść arnikowa. Używałam ją, jak mi powiększali usta, żeby siniaki zeszły, więc myślę, że brwi nawilżyć też tym można. Jak nie można, no to trudno, jestem po prostu głupia. Mamy godzinę 15 i właśnie jadę do galerii na zakupy jeszcze. Muszę kupić moje ulubione... Możecie napisać, jaki jest mój ulubiony sok, znowu zgadujcie. Kto dobrze napisze, oczywiście ma serduszko. No i jadę kupić moje ulubione napoje, bo tylko tam w Carrefourze one są. Na miejscu czeka przy aptece na nas Sandy, moja psiapsi, i potem jedziemy do mnie i nigdzie nie wychodzimy. W ogóle ulice są takie trochę bardziej puste, nie tato? Patrzcie, jakoś tak mniej samochodów. Tu coś jedzie, tu... Ale jakoś tak mniej, zawsze było więcej. Wszystko jest zamknięte, bo przecież mieli, że Korosmana będziemy. Koniec świata. Koniec świata, wszystko pozamykane, wszystko. Rossmann otwarty, ale to drogeria. Spożywczak otwarty. A tak, patrzcie, nawet do toalety nie ma w ogóle opcji wejścia. Do toalety jest zakaz. Koniec świata. Zaraz wam w ogóle pokażę, co udało mi się kupić, to mi uwierzycie. Patrzcie, co ja kupiłam. Kumacie, ja nie wierzę, że w ogóle ja to kupiłam. Boże, przecież ja odkąd w ogóle ogłoszono tego koronawirusa, to tego nigdy nie było, nawet normalnego mydła nie było. A tutaj antybakteryjny spray do rąk. I weszłam do Hebe i były dwa ostatnie przy kasie. Ja w ogóle tak się patrzę i mówię, da pani to, nigdy na oczy tego nie widziałam. Przecież ja to teraz mogę sprzedać za 1000 zł. Słuchajcie, dzięki Bogu moja mama wychodzi z tej całej zasranej kwarantanny. Przyszły wyniki tego pana. Okazało się, że nie był zarażony wirusem. Może wyjść, także jedziemy po nią. Mega się cieszę, ale
wziąłam płyn antybakteryjny i ją wypsikałam. I ją wypsikałam, to już za nie wejdzie do samochodu. Nie no, oczywiście to jest żart, ale Boże, dzięki Bogu, że nie jest zarażona. Już sobie najgorsze scenariusze zakładałam, że ona zostanie wywieziona na ten oddział zakaźny do Ostródy, że ona umrze na to. Ja już takie sobie... Jesteś głupi. Ale ja już, wiecie, że ja już ryczałam dzisiaj, nie? Ja już ryczałam. Przecież okulary zakładam, mam oczy całe. Już takie sobie scenariusze dawałam, już tak płakałam. Także dzięki Bogu, że dostaliśmy telefon, że wszystko jest okej, okay, że nie był zarażony. No i jedziemy po nią, już właśnie wjeżdżamy do szpitala, także... No i słuchajcie, mamy godzinę 22, ja już jestem w domku, nigdzie nie wychodziłyśmy, przyszła do nas. Znacie ją. Słuchajcie, jest misja, był z Jamieszkiem. Cicho, macie nie mówić. Był już z nią filmik, jeżeli ktoś się pamięta, to napiszcie, kto to może być, albo kto to jest dla mnie, o. Wszyscy teraz piszą w komentarzach, kto to jest dla mnie. A my co? Kończymy odcinek. Kwarantanna, siedzimy w domu, prawda? Tak. Oglądamy sobie Noc Oczyszczenia. No i tak siedzimy i co? Widzimy się jutro. Pa, pa!